Cześć witam wszystkich serdecznie na kanale CryptoMining, tu Piotr z tej strony, dzisiaj kolejny filmik z serii dostępne airdropy, także jedziemy z tym tematem co mamy obecnie ciekawego Dla posiadaczy IOS szykuje się airdrop, snapshot będzie zrobiony 30 września, lista giełd na których będzie zrobiony snapshot będzie podana w przeciągu parę dni, także wystarczy mieć, mieć wtedy w tym momencie jak będzie robiony snapshot na giełdzie IOS Yy, trzymać iOS wtedy załapiemy się na ten airlock do Także to jest taka jedna z informacji. Następna mm, na Coinbase Chilis wszedł sobie jako następny quiz i można 3 dolary w tym Chilis zyskać. Ja zrobiłem, dostałem tam koło niecałe 10 Chilis. Leży, jeżeli ktoś inne nie robił, są następne. Także yy, Warto mieć Coinbase'a, chociaż dla samego robienia sobie tych tych darmowych akcji, niby po 3 dolary, po 3, czasami jest więcej, ale zawsze coś wpada. Poza tym na CoinMarketCap mamy NFTB, kolejny airdrop z quizem Poza tym, jak sami wiecie, na CoinMarketCap cały czas jest masa, masa airdropów na free airdrops. Następna sprawa. Dzisiaj, a ci od 16 ruszył na nowo bonus od Cake Defi i można zgarnąć 50 dolarów w ich krypto TFI. Co trzeba zrobić? Trzeba zdepozytować 50 dolarów w jakiś krypto. Lepiej troszkę więcej, żeby to zaliczyło, bo to wiadomo, ceny się zmieniają. Ten depozyt możecie na następny dzień wypłacić. Dostajecie 50 w ich Defi. Które jest zamrożone na 180 dni, za 180 dni możecie to wypłacić, proste, wypłacalne, sprawdzone, my to już sprawdzamy od początku roku, od stycznia załapaliśmy się na ten wtedy co wystarczyło bonus dać 1 dolar i dostawało się 50, później była jeszcze całkiem niedawno była jedna akcja, że było 50 też można było z powrotem zgarnąć dla nowych, dla nowych użytkowników i teraz następna, do 30 to trwa Także ktoś nie ma, warto sobie zgarnąć. Jeżeli nawet ktoś się rejestrował, jeszcze nie depozytował wcześniej, to może sobie zrobić to teraz. I tak jak mówię, następny dzień można wypłacić. Fajna sprawa. Poza tym, na no dobra darze, ten ZUN-R2 dzisiaj się kończy, ale zaraz później wpada jakiś następny Crypto by Pearl będzie. start za jeden dzień. Na, na, tym, aha, na tym NFT. To już chyba mówiłem, tak że NFTB jest, Sandbox już, jeszcze też jest, poza tym właśnie jeszcze miałem dla was taki fajny news, bo sprawdziłem coś Jeżeli pamiętacie jak był, robiłem taki filmik na coin, coin list tak to było na Coinlist, jeżeli się wchodziło przez taką pewną aplikację, na której się słucha muzyki było tam takie zadanie jedno, że wystarczy się zarejestrować na coinliście, tam mamy airdropa OXT na 5 dolarów, zgarnęliśmy tego, plus do tego było 3 dolary w bitcoinie No To mówię sprawdzę sobie jeszcze raz tą aplikację, może coś mają ciekawego, no sprawdzam, patrzę mam nazbierane ileś tych punktów, patrzę można wypłacić te punkty w bitcoinie No i wypłaciłem w bitcoinie, po 5 dniach doszły, tam jest ogólnie podaje przy wypłacie między 3 do 7 dni wypłata, po 5 dniach doszła tylko wypłacę na Coinbase, są tam takie pakiety, 5, 15 i bodajże 100 dolarów w zależności ile punktów się nazbiera, tak żeby szybciej wypłacać to lepiej mi się wydaje, że zbierać do 15 dolarów wypłaty, bo wtedy o 20 trzeba procent mniej zebrać niż na 5 dolarów, czyli ilościowo to jakby wziął 3 razy po 5, to tam o, to jakby 2 razy po 5 i, i o 20% mniej trzeba te, te trzecie, trzeci zebrać i i można wypłacić 15 dolców w bitcoinie, wypłaca, sprawdzone, są gierki, także na gierkach się tam najbardziej natłuczę tych punktów I poza tym słuchać muzyki, tam są różne zadania i śmiało link dam wam pod spodem do tego, także warto, warto sobie na przykład trochę Bitka zawsze gdzieś tam zarobić 5-10 dolarów, poprzez łatwe takie właśnie różne akcje, jak właśnie aplikacje, jakieś kraniki tego typu yy, sprawy gdzie i rzeczy, które można sobie ogarnąć w prosty sposób. Nawet dla tych, co nie mają wkładu na, yy, na inwestycje. No i właśnie tak się pozyskuje wkład. Darmowe kryptowaluty, airdropy, dropy, jakie zrzuty, jeżeli posiadamy jakąś kryptowalutę, gdzieś jest jakiś rzut i co jest zrobiony taki snapshot, czy taka migawka. I to właśnie tutaj pozyskujemy kapitał, żeby później inwestować. Bo jeżeli wy, kap... Bo nie mówię, że wy, no po prostu część osób to, co zyskuje, zaraz wypłaca z pienięża. I później na nowo się dzieje. Nie toczy tej kuli śnieżnej, żeby mieć coraz więcej, więcej, i że mu to zaczęło zarabiać pasywnie. Tylko po prostu ludzie się wysprzedają na airdropach. I wypłacają te pieniądze i je po prostu przejadają. Jeżeli przejesz te pieniądze, to po prostu będziesz cały czas je przejadał i ta kula śnieżna nie utoczy ci się duża. Będzie ciągle mała. Nagle trochę nazbiera sprzedaż i ten. Tu chodzi o to Nie chcę po prostu nikonamać. Każdy ma jakiś rozum, każdy inaczej. A ktoś może nie potrzebuje. Ktoś może sobie wypłaci to. Dobra, weźmie sobie na lody, kupi za to bluzkę czy tam akurat będzie miał strzała fajnego, pojedzie na wakacje, ale moim zdaniem jest tak lepiej, jeżeli się buduje w różnych miejscach właśnie takie, takie zasoby, które będą dla nas pracować, a dopiero później będziemy wyciągać zyski, a każdy zrobi jak uważa, a airdropy, airdropy, wszelkie kraniki, dla początkujących to wszelkie kraniki, Airdropy, właśnie później jeszcze dojdą te, te airdropy. Zatrzymanie, zatrzymanie kryptowalut to jest, to jest porządny czasami kawałek kapitału do, do inwestycji. Także warto robić, jeżeli nawet dwa w roku porządne, 2, 3, jeden porządny airdrop wypali w roku, to i tak warto, bo jest masa takich airdropów, gdzie jest 10 dolarów do zgarnięcia. 25. I ziarko do ziarka uzbiera się miarka. Jeżeli to jeszcze odpowiednio gdzieś tam zainwestujemy, żeby praco, pracowało na nas, czy w jakiś proof of stake, czy w jakimś interesie, czy gdzieś rzucimy, jeszcze w inne miejsce na jakiś, nie wiem, dorzucimy do jakiejś masternody część. I to nas zaczyna pracować, 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 i naprawdę, uwierzcie mi, przybywa tego. I to z czasem coraz więcej. Na początku to są małe jakieś ilości. Ale im dowalacie więcej do tego, z tych l z tego, tu też trzeba wiadomo pilnować, mieć gdzieś z tyłu głowy to, że trzeba w pewnym momencie pewne kryptowaluty zamienić na stablecoiny, przerzucić gdzieś na te stablecoiny, żeby te stablecoiny pracowały. I tak, nie trzymać wszystkiego w jednym miejscu. Co ważne, nie trzymamy wszystkiego w jednym miejscu. Najważniejszy swój kapitał trzymajmy na portfelach, portfelach prywatnych. O, coinbase coś jeszcze wysłał nowego. A, to samo, bo tutaj jest aż na 30 dolarów. Jeżeli właśnie ktoś nie ma coinbase, to jest tutaj aż na 30 dolarów tych quizów. Tych quizów. Quizy są bardzo proste. Jeżeli nie znasz pytania na odpowiedzi, zrób ten quiz jeszcze raz i jeszcze raz, aż w końcu dobrze odpowiesz, bo tu nikt nie jest ukarany za to, że źle odpowie. I 30 dolarów, jest Twoje. Dobra. W kryptowalutach. Czy jest sprzedaż, wymienić na coś i zainwestujesz w jedną kryptowalutę? Czy będziesz to trzymał? To już Twoja sprawa, ale myślę, że warto potrzymać. Pointeresować się tym rynkiem, yy, zgłębić wiedzę. Jest sporo ciekawych informacji, sporo różnych okazji. Także zapraszam yy, wszystkich chętnych do działania po prostu, do działania, bo to wtedy, wtedy przychodzą efekty. Jak jest praca to jest, jest efekt. Trzymajcie się i cześć. Jutro będzie tradycyjnie co, co nowego w KryptoPiszczy. Następny odcinek niedzielny. Trzymajcie się. Cześć.